Agata, co ostatni mecz na waszym boisku? No, z gry nie wyglądało to bardzo źle. No czy pierwsza połowa była zła, bardzo zła. No drużyna z Katowic była lepszą drużyną po prostu, to trzeba przyznać. Natomiast druga połowa była w naszym wykonaniu, myślę, lepsza, więcej grałyśmy, starałyśmy się grać piłką. No i też to spowodowało, że trzymałyśmy te dwie bramki. Więc może gdyby ta pierwsza wyglądała inaczej, no może ten wynik nie byłby taki wysoki, tak? No bo praktycznie wszyscy też trzymają za was kciuki, żeby w końcu Rolnik odczarował tą Ekstraligę i zdobył komplet punktów. No, myślisz, że się uda w ostatniej kolejce? No na pewno będziemy o to walczyć. Na pewno będziemy chciały dać z siebie wszystko, no bo już wiemy, że spadamy, więc będziemy walczyć o te 3 punkty na pewno. Bardzo ładna cieszynka dla waszej koleżanki. Tak. Możesz powiedzieć? Tak, Ilona Kujawska jest w ciąży, kapitanka nasza prawdopodobnie już skończy, no wiadomo, ciąża, więc to było dla niej. Nikola. Dobra połowa w waszym wykonaniu, ale no w dalszym ciągu brakuje tych punktów. No tak, brakuje tych punktów, bo znowu szybko tracimy bramkę. W pierwszej połowie dużo straciliśmy bramek, ale druga połowa uważam, że wygrywamy tą połowę i bardzo dobra w naszym wykonaniu. Jakie plany na przyszłość? Teraz mamy w środę mamy mecz z Bydgoszczą, a potem futsal, finał Pucharu Polski, skupiamy się na tych meczach. Dziękuję ci. Dziękuję. Karolina, gładkie 3 punkty. I wracacie do Katowic z kompletem punktów. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Na pewno na początku realizowaliśmy swoje założenia, które były na ten mecz. Później trochę straciliśmy płynność w grze, ale najważniejsze są 3 punkty. Teraz następne, że tak powiem, mikrocykle musimy dobrze przepracować, bo przed nami mocny przeciwnik i mam nadzieję, że za tydzień również sprostamy oczekiwaniom kibiców. Właśnie chciałem o to zapytać, czy popracujecie szyki Sosnowcowi, żeby jednak majstranie świętowały u was, czy... No mam nadzieję, że na pewno powalczymy na tym boisku. Nie mamy zamiaru w żaden sposób podchodzić do tego, że to jest w jakimkolwiek stopniu przegrany mecz. My tutaj walczymy o zwycięstwo na naszym terenie i wierzę, że na pewno będzie to ciekawe spotkanie. Dziękuję ci uprzejmie. Dzięki.